Lider Solidarności, przywódca strajków i prezydent Wolnej Polski. Jeszcze niedawno wydawało się, że 62-letni Lech Wałęsa osiągnął już wszystko i rola, jaką może dziś pełnić, to wyłącznie rola politycznego emeryta. Obudził się ten sam Wałęsa z 80 roku. Widać, że rozpiera go coś w środku. Moment, w którym Lech Wałęsa poczuł, że czas podjąć kolejną walkę, to późne popołudnie 12 lutego i audycja w telewizji Trwam. Od tego czasu były prezydent niewątpliwie nabiera rozpędu. Jego pojawienie się znów czeka się z niecierpliwością. Dzień dobry Państwu. A tego, co mówi, znów słucha się z wielką uwagą. Po raz pierwszy, gdy odszedł z urzędu, Wałęsa w swoim biurze zorganizował dziś konferencję prasową. Co więcej, bardzo mocno poparł na niej Platformę Obywatelską. Ja lubię ludzi odważnych. Ludzie, przecież to jest jednak odwaga w Polsce, w tych warunkach, widzicie, jak ja tam obrywam za to wszystko, to jest odwaga prowadzić partię i prowadzić i jednocześnie wchodzić w tematy trudne. Trudnym tematem Lech Wałęsa nazywa walkę z tym, co o Polsce mówi się w Radiu Maryja i telewizji Trwam. W ostatnią niedzielę były prezydent w Giżycku nie zdołał powiedzieć ani słowa, bo wszystkie jego słowa zagłuszyła Liga Polskich Rodzin, Młodzież Wszechpolska i słuchacze Radia Maryja. Każdy, kto będzie uczestniczył w kampanii oszczerstw wobec Lecha Wałęsy i dziedzictwa sierpnia roku 80, będzie przez Platformę skutecznie zwalczany. Czy politycy okażą się skuteczniejsi od prokuratury, episkopatu i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Żadnej z tych trzech instytucji nie udało się zmienić słownictwa Radia Maryja. Nawet jak ktoś uczy głupot, no to administracji państwowej nic do tego. 12 lutego w audycji, która zdenerwowała Lecha Wałęsę, byłego prezydenta nazwano agentem, którego należało zlustrować 16 lat temu. Gdyby to zrobiono już w 89 roku, to nie mielibyśmy takich prezydentów. No Bolka mam tu na myśli. To fragment programu. Dla Krajowej Rady, która tematem zajęła się dziś, te słowa nie są powodem do ukarania radia i telewizji Trwam. My na podstawie jednej, nawet bardzo negatywnie ocenianej audycji nie możemy tego zrobić. Czy Wałęsie uda się to, co nie udało się jeszcze nikomu? Były prezydent w trudnych sprawach ma na pewno wielkie doświadczenie. Walkę z Radiem Maryja miesiąc temu Lech Wałęsa zaczynał samotnie. Skończyć ją może jako przywódca całkiem sporego ruchu. Tomasz Machała, Wydarzenia.